Jakieś wieści z frontu? Potrzebujesz czegoś? Jak nie urok, to przemarszło. Dobrze cię widzieć. Przygotowywałam się do rytuału. Oczekiwanie niesie ze sobą cierpienie, ale zrozumienie go daje siłę. Jeśli mam być szczera, to nie wszystko. Strażniku, pośrodku zamętu czeka chwila spokoju. Moment zrodzony z paskudztwa i przemocy. Jakże zasłużone. To sprawiedliwość. Zatem raz jeszcze wejdę do miejsca rytuału i dam się zamknąć w plugawej chitynie. Gdy złożysz mi daninę, poczuję wstrętną krew twych ofiar, spływającą mi do gardła. Gdy plugawa moc wypełni mnie po brzegi, będę myśleć jedynie o siostrach roju. Savadun, Zivu Arat i o moich planach. Wtedy nastąpi ta słodka chwila i pod ohydną maską uśmiechnę się.
martwej. I nie zmieni tego żaden strażnik ani wzgardzone. Walczcie ze sobą. Rój na tym skorzysta. Super broń.
Energia w środku była skrajnie niestabilna. Odczyty wskazywały niewiarygodne poziomy. Zgardzeni mają ogromny apetyt na zniszczenie. Najwyraźniej za namową świadka. Nie damy im go zaspokoić. Za żadną cenę. Dzięki komu. Wygląda jak jaskinia, ale nią nie jest. To jeden z organicznych budynków roju. Wiesz może, na co patrzymy, Finch? Nie, ale Rój nie zawraca sobie głowy dekoracjami. Skoro stworzyli kamuflaż, to uważali, że warto było to coś ukryć. W takim razie musimy to rozgryźć.
Muszę przyznać, dzieciaku, że nieźle składasz daninę. Masz dryk do brutalności. Droga miecza to przewrotnie tępe narzędzie. Dostępne dla najprostszych umysłów. Choć muszę przyznać, że kroczenie prostą ścieżką jest wyzwalające. Jaki jest twój cel? Pokój i jedność?
Zemsta. Na roju. Nie dziwię ci się. Bycie duchem Savatum to nie bajka. Nie tęskno mi do jej ożywienia. Bo pod jej nieobecność jesteś praktycznie wodzem świetlistego szczepu. Dowodzenie mi pasuje. Chwilowo. Twój czas samozachwytu już się kończy. I kto to mówi? Samozwańcza bogini roju. Mimo wsparcia strażnika wciąż brakuje ci mocy. Jeszcze ci daleko do mocy Zivu, a już wyglądasz jak maszkara gotowa pęknąć. Nie bój się, ty skostniała ropucho. Zwycięstwo jest blisko. Nawet jeśli brak ci oczu, by to dostrzec. Niebezpieczeństwa nie rozwiąże naszego problemu. Musimy się cofnąć o krok i znaleźć inny sposób. Wsadziłabyś mnie do biblioteki, a ja byłabym tym tak zachwycona, że nigdy bym już z niej nie wyszła. Ale tylko ja mogę powstrzymać Zivu Arad, a moje samozadowolenie nic nam nie da. Eris, to dla ciebie zbyt wiele. Nie jestem taka delikatna, Ikoro. Nigdy tak nie myślałam. W takim razie nie traktuj mnie w ten sposób. Wiesz już, do czego jestem zdolna. Ikoro. Oj.